pierwsza noc za nami. Ciepło, strasznie ciepło nam idzie. Chodźmy teraz na materacach tych wysokich, takich dmuchanych. Nie wziąłem gąbek ze względu na wielkość. No i ja stwierdzam, że jednak mi jest bardzo wygodnie na tych gąbkach, a nie na tych dmuchanych. No ale daję radę. Wysypiam się. A teraz idziemy ogarnąć się trochę i rozpocząć dzień od pozmywania naczyń. Także tak będzie. Pokażę wam, jak są myjki tutaj. Plusem jest to, że jest ciepła woda. Ogarniamy po sobie i możemy iść śniadanie zrobić. Dzisiaj woda nie jest zmącona, to coś tam nawet widać. Mamy godzinę 11:00. Zobaczcie, woda czysta. Ma taki kolor lekko zielonkawy, lazurowy, ale jest czysta woda i miarę ciepła. Wiadomo, jak wejdzie na ten piasek, to jednak zmąci się. Ale tak to jest ciepła woda. Dzisiaj zapowiadają nam opady. Chmury są jakieś. Także może być różnie. Dzisiaj mało ludzi jest na plaży miejskiej. Tak wygląda teren na mapce. Dzisiaj akurat nie ma pogody na to. Teoretycznie 25 stopni, woda 23, tak było na informacji. I tu mamy różne, co tu mamy, jakieś sklepiki, nie sklepiki, tu jakieś bary, deptaczek jest, no i tu jest plaża, znaczy plaża, no nie ma plaży, bo tutaj mają wszystko zejścia z tych, z pomostów. To możemy podejść do wody, pokażę wam to, że nie ma plaży. Jak to wygląda, naprawdę bardzo mało ludzi. Dla mnie akurat jest ciepło, jest to korzystne. Ale nie mam parcia się kąpać. Zaraz zobaczymy. Plaż nie ma, tylko są takie zejścia. Tu jest woda zmącona trochę. Może tak wygląda wszystko dookoła. Takie zejścia. Ale są boiska do koszykówki, boiska są do piłki wodnej. Tak to wygląda. Bardzo mało ludzi, a jest godzina pierwsza już. Muszę wam powiedzieć, że ten przelicznik za rachunek za restaurację oraz jakieś fast foody, pewnie nie wiem co to tak konkretnie jest, jakiś pompos, dwa piwa i jedna porcja frytki, tam są jakieś mięso, 5800, także jeśli widzi takie sumy, to człowiek zamyśli, że to złotówki, a to jednak są forinty. Ciężko mi się przelicza to. Muszę używać aplikacji do przeliczania, jakoś nie mogę tak łatwo, szybko ogarnąć, jaki jest przelicznik. W innych krajach, typu jak Chorwacja czy coś, to szybko przeliczam od razu. No jakoś tak idzie to intuicyjnie. Tutaj jakoś muszę to używać aplikacji do tego. Zobaczymy, co to w ogóle jest, jakiś pompos. Nie wiem, tutaj polecają, zobaczymy, co to jest. Mam, że zjedliśmy ten pompos. Taka, kurczę, dla mnie to pizza z ziemniaczana, tak powiem, ciasto jakieś ziemniaczane. Dobre było, dużo. Cały rachunek łącznie z dwoma piwami, tam żona wzięła sobie frytki i jakoś też mięsko. Ile zapłaciliśmy? 5. Wiedzieliście na rachunku. Znaczy przeliczę sobie, to będzie jakieś około 80 zł pewnie. Znaczy nieźle. A teraz zobaczę, idę dalej zobaczyć, co jest dalej na tej plaży. Tu jakieś animacje się szykują. A to jak jest coś promocja. Kapka. Są różne degustacje. Można coś spróbować. Nie wiem co tam jest. O, i tu mamy piaseczek.
Można w piłkę pograć. Można w piłkę pograć sobie. No jest tutaj sporo atrakcji. I tam. Dziwi mnie, zastanawiam się, jak oni grają w siatkówkę. A jest ratownik. Jak można grać koszykówkę na wodzie? Ciężka sprawa, ale widocznie można. Dla dziecka to jest raj, no. Jest plac zabaw, jest dwa boiska do siatkówki. Także jest troszeczkę atrakcji, tu jest. Stoły do ping-ponga, jest boisko do nogi plażowej, tu znowu jakiś bar. Także jest sporo atrakcji, ale powiem, że no, nie ma ludzi w ogóle. Nie jest ze względu dzisiaj na pogodę, bo jest no, rzeczywiście troszkę chłodno. A tu można wypożyczyć sobie rowerki. Jaki koszt? Zaraz zobaczymy, jaki koszt wypożyczenia rowerku. O, tam się ciągnie, to i się ciągnie jeszcze. Tam można jeszcze iść. O, kurde, kawał drogi. Już nie chcę się dalej iść. A wypożyczenie rowerku, koszt jest, już wam mówię. Wypożyczenie rowerku za godzinę 230 forintów. Musicie sobie to przeliczyć. A kajak 1200. Jednoosobowy, dwuosobowy 2300. Muszę sobie przeliczyć to po swojemu. Zobaczycie, ile kosztuje. A ja wracam. Duża kaszka przypłynęła do nas. Gratuluję. To łabądź. Łabądzie są niebezpieczne. Jak przyjdzie, zacznie sapać. Taki będzie robił. I kolacji nie będzie. Dawaj jeszcze, mówi, a nie. Zjedz kaczkę, a w gardle patrz, jemu schodzi w dół. Mhm. Chleb, jak powoli mu schodzi. Nie jest żołądko. Dać jednemu, to zaraz tam przyleci. O, teraz... I ląduje! Jak ślizgiem lecą. No. Przyleciało, jak nie wiem, no. Chyba głodne są. Jeden łabądek, a reszta kaczek. Płyną z daleka tam nawet. Nie do końca płyną. To, stamtąd płynie nawet. Takie są wariatki. I kolacji nie ma, bułki na kolację poszły. Kurzy łabędzia, zobaczyć się u dziobie. Bo rzucasz innym, a on się patrzy. Zaczynamy się w knajpce. Można zamówić sobie hot doga. Kto by się odważył zjeść takiego hot doga? Idziemy zamek zobaczyć. Widziałeś ten hot doga? Zobaczcie, jaki ładny zameczek jest. Staniliśmy tylko go zobaczyć stąd. Pewnie można tam wyjść, bo tam ludzie są. Jakiś dojazd jest do niego z której strony. Nie wiem, z której strony, ale tam są ruiny zostały już, ale ładnie go widać. Tutaj po drodze, jak idziemy, to jest kilka takich zamków. Fajnie jest, bo te wszystkie właśnie takie te stare zamki, jakieś ruiny już tych zamków, są na tych wzgórzach, także samej drogi nawet widać. Także mówię, tu we Węgrzech i w Słowacji, jak się jedzie, to bynajmniej trzy, z tego co się orientuję, trzy takie duże, większe. Takie wielkie można zobaczyć. Także fajne. Stanęliśmy sobie na Słowacji na jedzenie w restauracji Cataj Restaurant. Tu przy samej trasie zjazd. Tak, Cataj miejscowość to jest chyba. Powiem wam, że tak, tutaj jest tyle fajnie, że nakładasz sobie ile chcesz, co chcesz i płacisz od wagi. 200 gram kosztuje 3,40 euro. No to jaka porcja, my wzięliśmy sobie ziemniaczki, nie ziemniaczki, takie żołne mięsa, te surówki. No to suma summarum, dwie osoby zapłaciliśmy 19 euro. Także myślę, że nie najgorzej. Także do celu mamy jeszcze, akurat mi się nie pokaże, ile mamy do celu, bo czeka na ten, ale mamy jeszcze z 500 km ponad. Także jedziemy dalej.